W Układzie Otwartym często rozmawiam o Niemczech, o niemieckiej polityce, ale dzisiaj porozmawiam o innych twarzach, nie o jednej, ale o innych, różnych innych, mało znanych twarzach Niemiec, o tym, jacy są współczesne Niemcy, jakie są Niemcy. Serdecznie Państwa zapraszam na tą rozmowę i dziękuję wszystkim, dzięki którym te rozmowy mogę prowadzić. Dziękuję wszystkim patronom, tym, którzy chcieliby dołączyć do tego grona i wspierać rozwój mojego projektu. Serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. I szczególnie chciałem podziękować mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. I zapraszam na rozmowę. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, ale dzisiaj przede wszystkim autor, jest moim gościem jako autor książki Rzeźnia numer 1, która właśnie ukazuje się. Witaj, Jurku. Dzień dobry wszystkich, witam. To jest, się cieszę, że tu jestem. Okładka tej książki, mamy jeszcze nie mamy, bo dzisiaj jest premiera tej książki, a fizycznie jeszcze jej nie mamy, aczkolwiek ją czytam w wersji PDF-owej, w PDF-ie, tak ona wygląda. Zanim o samej książki, o książce porozmawiamy, to powiedz jakby dla ciebie, z tych wszystkich opowieści, które tam snujesz, bardzo różnych, jaki obraz Niemiec ty widzisz? Jakie Niemcy ty widzisz? Bardzo różnorodne, zarówno jeśli chodzi o Niemcy w sensie państwa, jak i społeczeństwa. Ja jak to reporter zajęłam się tematami trudnymi. Tak jak reporter jedzie do kraju egzotycznego, też się zajmuje tematami trudnymi. Jak jedzie zagraniczny reporter do Polski, to też się nie zajmuje turystycznymi atrakcjami, tylko tematami trudnymi. W związku z tym to spojrzenie wynikające z tej książki pokazuje, że Niemcy są państwem, są społeczeństwem, w którym jest mnóstwo traum, mnóstwo konfliktów, mnóstwo rzeczy, o których się głośno nie chce mówić. Ale Niemcy są przy okazji państwem niezwykle istotnym także dla dziennikarzy. Wiem, że nie wszyscy się interesują dziennikarstwem, ale miałem takie wrażenie, być może niesłuszne, nie jestem analitykiem rynku księgarskiego, że w Polsce dosyć mało jest reporterskich książek dotyczących Niemiec, naszego bardzo dużego sąsiada, a najważniejszego partnera gospodarczego. Z naszych 7 sąsiadów to chyba tylko mniej jest o Słowacji. To jest tak bardzo ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście tak, też tak mi się wydaje. Chociaż nie sprawdzałem tego. Z Ukrainą, Białorusią, tak. Czechami, prawda? Chociaż gdybyśmy policzyli teraz, ile tekstów, programów publicystycznych, tak dyskusji na temat Niemiec się ukazało, to zapewne byłyby na niekwestionowanym tak. Pierwszym miejscu, no poza może dzisiaj Ukrainą, bo jest to bardzo ważny partner. Ale wydawało się, że jakby taki małobarwny, tak? No, potęga gospodarcza, polityczny, wielki polityczny gracz, ktoś, kto nas drażni, irytuje, albo który nas fascynuje, no w różny sposób. Ale takich obrazów, jak ty opowiada, pokazujesz dzisiaj, rzeczywiście jest niewiele. Ale czy to, co pokazujesz, no, ja wiem, reporter dokonuje zawsze wyboru, tak? To nie jest podręcznik o Niemczech, ale czy twoim zdaniem to opowiada, to pokazuje, jakie są dzisiejsze Niemcy, czy to jest tylko wycinek tej opowieści o Niemiec, którego ci brakuje we współczesnym przekazie? No myślę, że jest to jakaś diagnoza duszy niemieckiej, z tym, że jest to stan tej duszy na 24 lutego tego roku. Tak. Ja dochodzę tam do wojny, ale już nie rozmawiam z ludźmi na temat tego, jak się ich podejście do tej wojny zmieniało. I to jest akurat dobre chyba. Dobre podejście, może jest jakimś sensie odpowiedź na twoje pytanie. Niemcy się bardzo, bardzo zmieniają, ale ja się zatrzymałem na tym, jakaś bardzo ważna cezura. Doprowadzam tam do tego lutego, to znaczy jest tam trochę tekstów o lewicy niemieckiej. Nie tylko o lewicy, bo nie, gdyby to dotyczyło tylko lewicy, ta miłość do Rosji, to byłoby bardzo piękne. I to nie dotyczyło niestety tylko lewicy i skrajnej prawicy, to dotyczyło też części przynajmniej partii tych, które rządziły, nadal rządzą. No,
Ja w tej książce zobaczyłem wiele takich ciemnych fragmentów niemieckiej duszy, takich rzeczy, których już Niemcy chcieliby u siebie nie widzieć, ale one są, na przykład, że tak są w tej opowieści zapewne, nie są wszędzie, ale one istnieją, one nie zniknęły. Bo zacznijmy od tą pierwszej historii, bardzo poruszającej, historii sprzed bardzo wielu lat, o historii tego człowieka, który był synem polskiego przymusowego robotnika i Niemki, który urodził się tam na początku wojny, jak rozumiem. Nie, w 1946 roku, zaraz po wojnie. Tak, przepraszam, zaraz po wojnie. I tam opisujesz przede wszystkim rzecz, która dla mnie jest wstrząsająca, o której słyszałem, ale to chyba tylko właśnie z twojego reportażu sprzed 20 lat, o tym, że dzieci, które rodziły się wówczas po wojnie, z których rodzicami był przymusowy polski robotnik i Niemka, bardzo często były duszone, zabijane. Czy bardzo często, to trudno mi powiedzieć. No, ale były. Były. To dotyczy jednej konkretnej wsi. Zanim przejdę dalej do opisu, to jak jeszcze, tak powiedziałeś, 20 lat temu po raz pierwszy ten temat ruszyłem, bo sam główny bohater się do mnie zgłosił. To jakaś niezwykła historia i do dzisiaj sobie towarzyszymy wzajem. To wtedy, 20 lat temu, rozmawiałem z najważniejszymi historykami niemieckimi zajmującymi się tą tematyką i oni twierdzili, że nie było dowodów na to, żeby to było jakieś zjawisko masowe. Ale oczywiście z drugiej strony ta sprawa robót przymusowych była bardzo słabo rozpoznana. Do dzisiaj jest tak. Potem mam nadzieję, że będzie szansa powiedzieć, że jeden z elementów tego reportażu dzisiejszego pokazuje, że po tylu latach pewien eksperyment dokonywany, upiorny eksperyment III Rzeszy zniemczania Polaków, którzy właśnie mieli stosunki intymne z Niemkami, Polaków, którzy pracowali albo na roli jako robotnicy przymusowi w fabrykach. Tego do dzisiaj właśnie, jeszcze ten artykuł, na który ja trafiłem, naukowy, jeszcze się nawet nie ukazał, a ile już lat po wojnie. A teraz co do masowości. No w tej wsi, której to dotyczy, w landzie Nadrenia Palatynat, rzeczywiście było takie zjawisko i to potwierdził burmistrz, bo tam, mimo że wieś, to nazywa się burmistrzem, to stanowisko, potwierdził, że pięcioro dzieci zmarło. Dzieci, no to niemowląt. Ponieważ wtedy nie było Niemców, bo Niemcy w wieku poborowym byli albo uwięzieni w obozach jenieckich, a jeszcze nie zdążyli wrócić, to ojcami byli Polacy, bo akurat w tej wsi robotnikami przymusowymi byli Polacy. I jedyny, który przetrwał, to jest właśnie bohater tej opowieści. Rozumiem, że jego życie potem też nie było, on żył z tym z piętnem, bo tam to było piętno, bycia synem Polaka, Polaczka. Tak, Polaczka. Pogardliwie pisanego jeszcze z małej litery. No tak, to jest całkowicie straumatyzowany mężczyzna, który wtedy, dlatego się do mnie zgłosił 20 lat temu, że chciał poznać swojego ojca, bo tutaj niestety nie jest tak prosto, że to tylko społeczność wiejska, niemiecka była taka okrutna i to są ci czarni bohaterowie, ci, którzy tak źle traktowali dziecko Polaka, właśnie nazywając go non-stop Polaczkiem, izolując, bijąc. No tam jest jeszcze ten ojciec Polak, który nie chciał mieć nic wspólnego z tym swoim synem i zniknął, wyparował w ogóle. Nie chcę tutaj opowiadać wszystkich rzeczy, nie chcę zniszczyć własnej pracy, ujawniając zakończenie, czy w ogóle jak najwięcej szczegółów, więc może na tym skończmy. Jeżeli chodzi o to, o ten reportaż. A na ile, proszę powiedz, ten takie zjawisko złego, gorszego traktowania Polaków po wojnie, bo ten wątek też się pojawia w tym, jak długo to się ciągnęło? Tam był taki wątek, tak ktoś mówi, na pani dowiedziała się, że jej mąż zajmował się dzieckiem, że tam w jej rodzinie ktoś był i że przez 20 lat o tym nie powiedział. Tak jest.
zaraz opowiemy cały reportaż, w związku tylko z tym będzie niebezpieczny. Rzeczywiście jest tak, że w tej niewielkiej społeczności, która się nie rozliczyła z tym, która nie chce o tym słyszeć, bo to dotyczy po prostu rodzin, niewiele ich tam jest, nikt nie chce, żeby grzebano w przeszłości ich rodzin. Mamy w Polsce podobne doświadczenia z przeszłością z okresu II wojny światowej. Wiadomo, jak to trudno przychodzi. I rzeczywiście w tej wsi jest Polka, teraz mieszkająca tam od 20 lat, zamężna z bardzo ważnym miejscowym Niemcem. Jak się okazało, rodzina tego Niemca też miała Polaka, robotnika przymusowego. No i Polka nie wiedziała o tym. Do momentu, aż ja się pojawiłem po raz kolejny w tej wsi. Bo mąż jej nie powiedział. Mąż jej nie powiedział. Powiedział o różnych chwalebnych rzeczach związanych z jego rodziną, ale jakoś na to nie zwrócił uwagi, co jak ona powiedziała, no to jest jednak zadziwiające. Ale prawda? Co mnie bardzo poruszyło w tej, taki jeden, jeszcze jeden szczegół z tego reportażu. Pytanie, na ile to jest historia pojedynczej osoby, a na ile to jest coś znaczącego więcej. Kiedy ona mówiła, no kiedy ja idę z moim mężem, który pełni tam ważną funkcję, no to wszyscy nas szanują, patrzą na nas z sympatią, czy przynajmniej z szacunkiem. Ale kiedy ja idę sama, a jest Polką, to albo jej nie zauważają, albo wręcz te spojrzenia nie są zbyt patrzą przyjazne. Patrzą się gdzie indziej, coś w nich tkwi głęboko. Mhm. Tak ona mówi. Ja tutaj skorzystam z prawa reportera. Ja nie wiem, nie przeprowadziłem badań ogólnoniemieckich. Tak może być, tak nie musi być. Miło by było, żeby tak nie było. Ta. Mówię o masowym zjawisku podobnym. Tamtych takich, ta cała twoja książka jest takich strasznie złożona z powikłanych historii rozmaitych ludzi, nie? Co oczywiście powoduje, że ona jest ciekawa i to się świetnie czyta. Nie mogę powiedzieć, że to była przesadnie przyjemna lektura, bo to nie są przyjemne historie, ale niezwykle ciekawe, ale też pokazujące taką niesamowitą złożoność tego wszystkiego, co się dzieje. Tam jest historia dziewczyny bodajże, ta, która ma mamę Żydówkę, tatę SS-manę i SS-mana komunisty. Opowiedz o tym proszę, bo to też jest taka... To zresztą był dosyć kluczowy reportaż, bo tak się złożyło, że ja zanim związałem się w sprawie produkcji tej książki z wydawnictwem Czarne, to sam zacząłem jeździć do Niemiec, wychodząc z założenia, że skoro byłem tam 20 lat temu jako korespondent Gazety Rzeczpospolitej i pewne reportaże napisałem, to byłoby ciekawie zobaczyć, co się z bohaterami stało 20 lat później. Czy ta historia poszła gdzieś dalej. Szybko się okazało, że bohaterowie, owszem, niektórzy są ciekawi, a część nie żyje, w związku z tym spojrzałem inaczej na Niemcy, że po prostu są tematy, których wcześniej w ogóle być nie mogło 20 lat temu, bo nie zostały zauważone, nie pojawiły się. Jednym z tych tematów oczywiście jest poboczny, choć są w tym tomie reportaże dotyczące najważniejszych wydarzeń, które wstrząsnęły Niemcami. Co najmniej 3 są takie. Akurat ten jest zupełnie poboczny temat, na który trafiłem w lokalnej berlińskiej gazecie na jakiejś 20 czy 30 stronie. Była informacja, że szkoła we wschodnio-berlińskiej dzielnicy Pankow prawdopodobnie zmieni nazwisko patrona. Bo patron, który był bardzo ważną postacią w NRD, a żył mnóstwo lat, bo 103, ukształtował, wybudował sam sobie pomnik, bo wszystko, co o nim wiadomo, pochodziło od niego. Był historykiem, archiwistą, najbardziej wpływową postacią od polityki pamięci w tej dzielnicy berlińskiej. No, ale niestety kilkanaście lat po nadaniu tego imienia szkole wypłynęły dokumenty, główny dokument z wojskowego archiwum rosyjskiego, że on był SS-manem, a nie wzorcową postacią, przynajmniej przez jakiś czas jako SS-man służył, na dodatek jeszcze w obozie koncentracyjnym. Tytuł tego reportażu jest Mama Żydówka, tata SS-man i komunista, bo on będąc SS-manem jednocześnie był związany z rodziną najbardziej, jak tylko można sobie wyobrazić, pokrzywdzoną przez III Rzeszę w standardowych warunkach,
Czyli jego żona była stuprocentową Żydówką, a córka, która jest bohaterką, bo wciąż jeszcze żyje, bardzo wiekowa, ale zachowała fantastyczny umysł, co wspomina, miała taki tytuł mieszańca pierwszej klasy, czyli pierwszego stopnia. Brutalnie to brzmiały te różne hitlerowskie określenia. I ona próbuje walczyć o dobre imię ojca, mimo to, że on był SS-manem, mimo to, że okłamał, mimo to, że pisał własną biografię, to ona jako córka to akurat mu wybaczyła, natomiast nie wybaczyła mu tego, że był komunistą. Ona uciekła do Berlina Zachodniego chwilę po budowaniu muru, co też jest samą sobie ciekawą opowieścią. Ale mnie Niemcy dzisiaj już wypychają z siebie tę historię, tą złą swoją historię. Na ile oni mówią, dobra, no myśmy to już przetrawili, już to powiedzieliśmy i teraz już jakby nie chcemy w żaden sposób do tego wracać. Czy to jest takie powszechne zjawisko, czy to są po prostu, no, tak naprawdę są bardzo różni. Jedni o tym opowiadają, a inni to wypychają. W jednych miejscach się o tym mówi, w innych się nie mówi. No to ja nie jestem w stanie uśrednić ani podać dokładnych badań, chociaż one są, ale ja jako reporter się tym nie zajmowałem. Ważna jest jedna rzecz, że część bohaterów to są ludzie, Niemcy, którzy się właśnie tą przeszłością zajmują. Badają ją, krytycznie ją badają, próbują rozliczyć. Pracują albo w instytucjach państwowych czy landowych, albo w instytucjach prywatnych, czyli ludzie prywatni zbierają pieniądze na to, żeby się rozliczyć właśnie z jakimś dramatycznym, okropnym, morderczym okresem państwa niemieckiego. Także to nie jest jednoznaczne. Na pewno większość, co jest chyba naturalne, chce mieć to już za sobą i pewnie spora część uważa, że Niemcy odpowiedziały już za swoje winy, że się lepiej rozliczyły niż inne narody. No może w porównaniu z Japończykami, no to tak, natomiast czy rzeczywiście teza, że już nie należy o tym mówić, jest prawdziwa? Nie, ale też nie głoszą jej wszyscy Niemcy. Ja raczej spotykałem się z tymi, którzy się zajmują tą pamięcią, więc, a bardzo niewielu, jeden jest liderem partii skrajnie prawicowej, nacjonalistycznej i to tym liderem najgorszego skrzydła, znaczy najgorszego, najbardziej nacjonalistycznego, najbardziej nawiązującego do tej okropnej III Rzeszy, to on akurat by chciał już przestać mówić o tym i chciałby mówić o niemieckich ofiarach. Na ile te, że to jest kraj, wiadomo, w tej chwili bardzo wielonarodowy, no bo tam masę uchodźców z różnych, czy imigrantów raczej z różnych, i imigrantów, i uchodźców z różnych państw zjechało i zjeżdżało w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, bo to nie jest tylko historia ostatnich lat. To jest sporo o tym, ten wątek też jest silnie obecny. Jakby na ile to zmieniło, żeby już nie wyciągać i opowieści o konkretnych, żebyś nie zdradzał też konkretnych opowieści, ale na ile to zmieniło Niemcy i na ile Niemcy to zaadaptowali, a na ile problem rasizmu jakby z jednej strony sobie niby z nim poradzili, ale on jakby wraca w różnych innych formach, zresztą w dwie strony, tak? Bo tam jest też taki rasizm antyniemiecki, można powiedzieć, wśród tych przyjezdnych. Na pewno jest to jeden z najważniejszych tematów i rasizm i podejście do imigrantów, przybyszów. I to jest, myślę, temat, którego rola będzie rosła. Aż wraz z wzrostem procentowym ludności pochodzenia imigranckiego. Nie wiadomo, gdzie jest ta granica, ile procent społeczeństwa mogą stanowić przybysze, mam na myśli przybyszów z innych kręgów kulturowych, bo jeżeli to są Luksemburczycy, Polacy czy Czesi, to możemy założyć, że oni się mniej lub bardziej zintegrują, czyli w dużym stopniu po prostu zasymilują, nie będą rozpoznawalni. I jaki jest ten procent, który powoduje, że już większość tych etnicznych mieszkańców, w tym wypadku Niemców, tego nie akceptuje? Ja nie umiem tej liczby określić. Jak się pojawił taki tekst kiedyś, chyba w New York Timesie, no ładnych parę lat temu, około mniej więcej wtedy, kiedy był ten eksodus 2015 roku, tekst sugerujący, że za chyba dwa pokolenia Niemców będą mniejszością we własnym kraju,
Wtedy rozmawiałem z jednym z może nie najważniejszych polityków Partii Zielonych, ale jednak ważnym politykiem Partii Zielonych. Był szalenie oburzony. Dlaczego w ogóle, i to taka cywilizowana gazeta liberalno-lewicowa, amerykańska, takie rzeczy wypisuje, to dlaczego miałby nas to przerażać? Bo tam była teza, że to rozsadzi państwo, że to będzie już nie do utrzymania i nie był oburzony. Dlaczego nie? Niech będą wszyscy muzułmanami na przykład. Także ja nie wiem, na ile on mówił wskutek emocji, natomiast część społeczeństwa niemieckiego, tego liberalno-lewicowego, zakłada, że to Niemcy w przyszłości mogą być zupełnie inną społecznością, jakby przeniesioną z innego regionu świata i że to nie ma żadnego znaczenia. No takie fragmenty już są, tak, bo przecież tam szkołę, w której większość uczniów to nie są Niemcy, tylko są tak Niemcy, jest niż Niemcy to nie są znaczy, tam pojedynczy. To nie znaczy, że oni są wszyscy, że będą wszyscy żyli zupełnie w innym świecie, jakby w jakiejś enklawie. To dotyczy miasta Hanau 100-tysięcznego koło Frankfurtu nad Menem, gdzie w tej centralnej dzielnicy są rzeczywiście szkoły, w których jest paru tylko Niemców, takich etnicznych Niemców, oni to są cudzoziemcy i w ogóle w tym mieście co najmniej 1/5 mieszkańców to są Turcy. Tak. Już w tej chwili, a zaczęli przyjeżdżać tam w latach 60., prawda? Także można sobie wyobrazić, co będzie dalej, skoro oni raczej mają więcej dzieci, są jeszcze inni cudzoziemcy. Dla też niektórych osób wypowiadających się w tej książce, osób o sympatiach, nazwijmy to, mocno prawicowych, to już pojawienie się w jakiejś niemieckiej miejscowości, zwłaszcza na wschodzie, niewielkiej grupy, ale większej niż była wcześniej, znaczy powiększającej ten stan, to już jest dla nich przestroga, a co będzie, jeżeli to będzie tak rzeczywiście rosło z tą samą często, w takim samym stopniu co roku będzie się to zwiększało, no to po pewnym czasie będziemy tutaj już żyli jak nie na własnej ziemi. Ich to niepokoi, innych to nie niepokoi. Właśnie, a na ile twoje, wiem, że nie uciekasz od takiego generalizowania, już nie jesteś, nie prowadzisz badań, ale reporter ma swój nos i pewne rzeczy czuje, tak? Na ile na twój nos, na twoją obserwację, spędziłeś tam sporo czasu, wracałeś przez wiele lat. To jest problem, który może być takim wybuchowym? Czy to jest problem, z którym Niemcy, mimo tego, że on jest tak trudny, jakby sobie całkiem nieźle radzą? I radzą sobie, ale jednocześnie widać, że są rozhisteryzowani. Mam na myśli tę większość, ten establishment plus większość, która przynajmniej na razie wspiera establishment. Na czym to polega? Też opisałem, że ponieważ tym głównym przeciwnikiem establishmentu, a jednocześnie ugrupowaniem, które jest antymuzułmańskie, no bo głównie mówimy tutaj o muzułmanach, o imigrantach muzułmańskich, jako tych, którym niektórym się kojarzą z zagrożeniem dla niemieckości. To ta partia, jeżeli odniesie jakiś sukces w wyborach lokalnych, landowych czy jakichś innych, to jest wielki krzyk, że państwo się wali, a jeszcze większy krzyk, jeżeli ta partia AfD, Alternatywa dla Niemiec, próbuje się dostać do jakiejkolwiek władzy od poziomu wsi, już nie mówię o landzie. Była taka sytuacja w ważnym dosyć landzie wschodnim Turyngii, gdzie niemal udało się Alternatywie dla Niemiec, i to tam jest akurat taka najbardziej radykalna wersja tej partii, niemal udało jej się przełamać tę izolację. Czyli prawie, że stała się partią, może nie tyle współrządzącą, ale wspierającą rząd mniejszościowy CDU i FDP. Histeria, jaka w związku z tym wybuchła w całym kraju, to, co mówili wtedy najważniejsi politycy, to, że kanclerz Merkel, podróżująca po Afryce, zażądała, żeby unieważnić to, co się tam stało, to znaczy, że jej partia na lokalnym poziomie zgodziła się na taki układ, to wszystko pokazuje, że Niemcy, ta większość, bardzo ostro reagują na te próby dojścia do władzy partii, która reprezentuje ten brunatny, nazwijmy to, elektorat, i która
przypomina, że Niemcy kiedyś wybierały w znacznie większej, większą liczbą głosów w partii, która doprowadziła do największej tragedii w XX wieku. A czy tam jest twoim zdaniem taki potencjał? Już nie mówię o tym, żeby się uaktywnić najbardziej radykalni ludzie na wschodzie, którzy są biedniejsi, którym jest gorzej, którzy widzą te duże różnice społeczne i dla nich jest to szokiem, ale ja raz miałem coś takiego, to też się odwołam z kolei do swojego reporterskiego nosa, parę lat temu dobrych, kiedy się zaczęła ten pierwszy kryzys, byłem na nartach w Austrii. Nie w Niemczech, tylko w Austrii. Ale akurat jechałem sobie krzesełkiem z jakimś Niemcem z Monachium. Ewidentnie taka klasa średnia niemiecka. I sobie rozmawiamy. Ja go zapytałem trochę o tą emigrację. On na początku mówił takim, zaczął mówić bardzo poprawnym językiem, krytykując, że tam w Polsce to łamane jest praworządność. I no tak opowiadał o tym, mówił językiem, który czyta z gazet. Ale potem ja mu zadałem ze dwa pytania, tak ja tam, co twoja córka robi, a to jak tam z pracą jest w tej chwili i tak dalej. I on tak krok po kroku zaczął mówić o kłopotach, jakie są związane z imigrantami, a na końcu wyszła z niego taka wściekłość na tych imigrantów, aż ja byłem tak z przerażeniem na niego patrzyłem, że wszystkie problemy są przez imigrantów, że oni zabierają na mieszkanie, zabierają pracę i tak dalej. I tak widziałem, że on nie chciał się do tego przyznać, bo to jest niepoprawne politycznie, ale w nim to bardzo głęboko się działo. I zauważał jakby realne, negatywne skutki ich obecności z jego perspektywy. Nie? Czy twoim zdaniem takie zjawiska mogą mieć miejsce na większą skalę? No właśnie pytanie o tę skalę. Nie umiem na to pytanie właśnie odpowiedzieć, bo to przecież nawet socjologowie chyba nie są tego dokładnie w stanie przebadać, bo trzeba by prowadzić badania nad duszą. Bo jak człowiek ma do wypełnienia... Wszystko badamy dzisiaj. Jak człowiek ma do wypełnienia tam A, B, C i ma 20 minut na cały sondaż, no to takie rzeczy nie wychodzą. Tak, wiele rzeczy nie wychodzi. To ten pan też dlatego po prostu zaczął o tym mówić. Gdybym ja mu dał ABC, to on by odpowiedział bardzo prawidłowo. No po prostu w pewnym momencie zadałem jakieś jedno pytanie o pracę jego córki i gdzieś tam to mu się ulało. Także może w reportażu można... ponieważ reporter dużo rozmawia z konkretną osobą, można dojść do tego momentu, kiedy on już, bohater bez osłonek, rozmówca bez osłonek przedstawia swoje poglądy, ale trudno powiedzieć, ilu jest ludzi o podobnych poglądach, więc nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Troszeczkę można wnioskować na podstawie wyników wyborów, to znaczy tam już człowiek podejmuje decyzję. I to AfD jest, chociaż jest, nigdy ale nie ma cały czas, ale cały czas jest izolowana. Poza wschodnimi Niemcami to bardzo rzadko ma więcej niż 10% w wyborach. Czy 1/10 społeczeństwa to nie jest tak dużo? No problem jest, znaczy mnie się wydaje, że to nie jest tak dużo. Niemcy ci z establishmentu są przerażeni, bo oni patrzą na to, jak, że to jest taki kraj, w którym był Hitler. No to nawet 10% jest przerażające, że po Hitlerze, co nie znaczy, że cała AfD to jest prohitlerowska partia, ale sam tam ewidentnie ludzie dosyć pozytywnie odnoszący się do tego dziedzictwa. Natomiast jeszcze jedno tylko zdanie. W Niemczech Wschodnich w tej chwili według niektórych sondaży, to nie są głosowania sondaże, to jest AfD jest najpopularniejszą partią, a w wyborach zazwyczaj ma około tam 20% paru, czyli bardzo dużo. Trochę chciałbym nawiązać do tego pośrednio i przejść do opowieści tytułowej twojej książki, Rzeźnia numer 1. Rozumiem, że to Rzeźnia numer 1 to nie jest metafora całych Niemiec, ale jest to opowieść o rzeźni, właściwie i rzeźni takiej faktycznie, bo to mówimy o rzeźni i w przenośni to też jest rzeźnia, to co ty tam opisujesz. To jest opowieść o takiej bardzo dużej fabryce przerobu mięsa wieprzowego, tak? Czyli o rzeźni, w której panują fatalne warunki, no takie w zasadzie, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, nie wiem, w jakichś tam chińskich fabrykach, i to jeszcze pewnie 20 lat temu, gdzie pracują Polacy i Rumuni. Pamiętam, ten tekst narobił wiele zamieszania w swoim czasie, albo w każdym razie ta historia narobiła wiele zamieszania.
Opowiedz trochę o tym i też chciałbym się, jeżeli możesz spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy ta historia coś więcej mówi o Niemczech, czy to jest po prostu tylko ten jeden przykład tego jednego przedsiębiorcy, który zresztą bardzo, jak rozumiem, poważanym i szanowanym obywatelem, szefem Rady Nadzorczej klubu Schalke 04, wspierający rozmaite lokalne inicjatywy, a tutaj no takie jak ja to czytałem, tam się jak pierwszy reportaż jest nie wprost o robotnikach przymusowych, jak jest nawiązanie, to właściwie tu też mam takie wrażenie, że chociaż ci ludzie pracują dobrowolnie, ale to jest tak jakby historia niemalże z II wojny. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o tytuł, tytuł Września numer 1 jest po prostu tytułem jednego z reportaży. Dotyczy, jak powiedziałeś, wydarzenia, które jest powszechnie znane, to znaczy jakby się cofnąć do czasu początku koronawirusa, to było najważniejsze wydarzenie w Niemczech. Pierwsze, potem koronawirus powodował różne inne przełomy w myśleniu. Natomiast do wybuchu epidemii doszło w największym w Europie zakładzie mięsnym, w którym rzeczywiście pracowali gastarbeiterzy. Czyli tam się połączyły te ważne niemieckie tematy, traktowanie imigrantów, bo oczywiście gastarbeiterzy są gorzej traktowani niż niemieccy pracownicy. No i to z tego wynika, że fatalnie są traktowani. Tak jest. To jest ciut gorzej, trochę mniej płacą, to po prostu jak obóz tak, pracy. Ale sami przyjeżdżają, prawda? Tak. Polega ta różnica, że sami się na to godzą, to a nawet prawda. Może walczą czasami. Czy kiedyś walczyli, teraz już te różnice płacowe, bo nie są takie duże. Tam włączyła się w to jeszcze debata ekologiczna, to znaczy na ile w ogóle można się opierać na mięsie i czy sposób hodowli też, czy może być tak, bo to nie tylko okrucieństwo wobec obcokrajowców czy gastarbeiterów, ale także wobec zwierząt wszystkim jest. Znaczy po przeczytaniu tego artykułu jakby droga do przejścia na wegetarianizm jest bardzo, bardzo łatwa, wydaje się, bo rzeczywiście to straszne. I do tego wszystkiego jest jeszcze właściciel tej wielkiej fabryki, to jest w Madrycie Północnej Stali, w 50-tysięcznym mieście Rada Wittenbrück. I rzeczywiście właściciel tej wielkiej rzeźni, jeden z najbogatszych ludzi w Niemczech, jest celebrytą związanym z futbolem, a na dodatek, ale to już jest nieaktualne, to powiem, ale w momencie, kiedy ten reportaż powstał, to był przyjaciel Putina. Tak. Golaneczkę mu przygotowywał, jak się widzieli, bo pan Putin lubi golonkę, więc osobiście ten miliarder peklował golonkę dla Putina. Potem się już jego wyparł, już po 24 lutego się wyparł, więc to jest przynajmniej jakiś sukces, jeżeli można powiedzieć. No dobrze, to co nam ta historia. Ja wiem, że to jest. Ja właśnie nie chciałbym, żebyśmy jakby przesadzili z opisem z tego, co wynika, tak? No, ale chciałem to pytanie zadać. No, historia o tym, jak fatalnie produkowana jest żywność w strasznych warunkach, jak są strasznie traktowane zwierzęta i w jak masową skalę się produkuje. Podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych też pewnie można było i do dzisiaj pewnie można znaleźć wiele takich fabryk. Czy nie wiem, czy wiele, ale myślę, że one są. Bardzo źle traktowani ludzie, którzy pracownicy, którzy pewnie nie mają świadomości, jak tam jest, jadąc tam, tak? Którzy pracują po x godzin, nie mają żadnej opieki społecznej, niczego, jak się im tam coś utnie, no to idą do lekarza, który mówi, że nic się nie stanie. Było, to się miało zmienić, tak. Między innymi. To tak, ale przez lata to było, tak? I tam pracowali Polacy i Rumuni. Oczywiście jeszcze do tego słabo opłacani, mieszkający w złych warunkach, no ale jednocześnie szanowana postać jeszcze peklująca Putinowi golonkę. Tylko że w tym wszystkim są jeszcze te polskie firmy pośredniczące, z których rodak rodaka tak traktował. Nie ma takiej tak, prostej to jest też, to prawda, tak, bo to powiedzmy, że jakby tych pracowników jakim, przywoziły tam polskie firmy, które jakby w tym system kapitalizmu, powiedziałbym tutaj. A taki bardzo nie przeszedł, próby, obnażył swoje oblicze, ponieważ sprawa wzbudziła wielkie zainteresowanie w Niemczech i przerażenie, bo tam ponad 1000 osób
zachorowało. A to było jeszcze w czasie, kiedy po pierwsze nie tak dużo chorowało, a jeszcze znacznie mniej umierało. To były te czasy, kiedy jak słyszeliśmy, że w jakiejś miejscowości się pojawił zakażony, to tam zabraniano do parku wchodzić. Więc wyobraźmy sobie, jakie to było wydarzenie i wtedy jak spojrzały na to media i uświadommy sobie, że właściciel tej gigantycznej rzeźni był wrogiem publicznym numer jeden. Ale gdyby nie było COVID-u, pewnie do tego by nie doszło. Tak. Tam się toczyło. Prawdopodobnie tak, chociaż być może dzięki temu, że zarobki w tych krajach, skąd wodzą gastarowali, też może będą rosły, to trudniej byłoby zdobywać takich pracowników i trudniej byłoby tym firmom pośredniczącym tak brutalnie ich wykorzystywać. Ale to jest bardzo trudno mi powiedzieć, to mówi wyłącznie o Niemczech. To akurat się stało w Niemczech, bo Niemcy, wielki kraj, największa fabryka mięsa jest tak, natomiast myślę, że to jest bardziej ludzka opowieść, nie tylko o Niemczech. Pewnie też. Na końcu porozmawiajmy o stosunku do Rosji, bo ten wątek też się pojawia. To, co zapamiętałem, taka jedna z wielu rzeczy, która gdzieś tam wbiła się w głowie, to tytuł na okładce dziennika Junge Welt, może mało znaczącego dziennika, ale ukazało się, wszystkie drogi do pokoju wiodą przez Moskwę. I to przecież w reportażu, w którym opisujesz, jak ludzie czczą pamięć Róży Luksemburg. Jak ten, bo nie chcę, żebyś tam zdradzał wszystkie historie tego reportażu. Mam nadzieję, że państwo przeczytają, ale opowiedz się o tym, jakby skąd ta mięta do Rosji. Zacznę od tego gościa, co peklował mu Putinowi golonkę przez tych socjalistów czczących Róże Luksemburg. Ten Jangele. Ten król kiełbas ma sympatię co najmniej centroprawicowe, a może nawet prawicowe, ale nie skrajnie prawicowe. Przynajmniej on się z nimi nie obnosi, bo nie mógłby być celebrytą. I on właśnie uwielbiał Putina i on robił golonkę. To co dopiero mówić o skrajnej lewicy? To tu sympatie rosyjskie są może w jakimś sensie bardziej uzasadnione, bo Rosja kojarzy się z, głównie te rzeczy rozgrywają we wschodnich Niemczech, no kojarzy się z dziedzictwem Związku Radzieckiego, który pokonał nazistów. No nam to się może wydawać zaskakujące, że to się dzieje, że te przekonania głębokie prorosyjskie się tak długo utrzymały i że nie docierały do tych środowisk żadne informacje dowodzące, że Rosja jest imperialnym krajem i stosuje kolonialne zasady. Czyli paradoks polega na tym, że rocznica śmierci Róży Luksemburg świętowana w Berlinie Wschodnim jeszcze w tym roku wyglądała jak wspieranie przez antyimperialistów, bo to są partie, grupowania antyimperialistów, że największych imperialistów, jacy istnieją. Rosyjski imperializm z radością wspierany przez antyimperialistów. To nie jest nie tylko o tym ta opowieść, ale jak zapytałeś o podejście do Rosji, to ono takie jest. Czy to się zmieniło? No niestety, akurat tu mogę się publicystycznie do tego odnieść. W tych środowiskach skrajnie lewicowych raczej specjalnie się to nie zmieniło. Są pozytywne przykłady. Niestety także się nie zmieniło we wschodnich Niemczech. Nie koniecznie w środowiskach skrajnie lewicowych. Mhm. Ale jak wszyscy wiemy, to może już ostatnie zdanie publicystyczne. Społeczeństwo niemieckie jako całość no jednak przeszło przemianę. I większość Niemców w sondażach, nie wiem jak one są głębokie, to wracam do poprzedniego wątku, ale większość społeczeństwa niemieckiego wspiera jednoznacznie Ukrainę. I niech tak będzie. Pozostanie. Bardzo państwa namawiam do przeczytania tej książki. To jest naprawdę znakomite dziennikarstwo i taka ciężka reporterska praca. Jurek podróżował
do Niemiec i mieszkał tam przez jakiś czas i podróżował wiele razy i to widać. I ty wracasz do tych historii, kopiesz w nich, wyszukujesz nowych rzeczy. Niewiele jest już dzisiaj takiego dziennikarstwa, ale w niektórych miejscach się pojawia, więc tym bardziej warto tę książkę przeczytać. Ona nie jest antyniemiecka. Ona pokazuje po prostu wielobarwne, inne twarze Niemiec, które znamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie jest ani antyniemiecka, ani proniemiecka. Są to po prostu reportaże o niemieckiej duszy. Napisane przez Jerzego Haszczyńskiego, gościa Układu Otwartego. Dziękuję bardzo. Ci serdecznie, Jurku, dziękuję. Dziękuję Państwu. To wszystko. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa i wysłuchaliście jej do końca, to po pierwsze napiszcie, co o tym sądzicie i co sądzicie o tym, co dzieje się w Niemczech, o tym, co usłyszeliście. Przeczytajcie koniecznie książkę, a jeśli w ogóle podobają Wam się moje rozmowy, wspierajcie je na patronite.pl. Bardzo do tego namawiam. Dziękuję patronom, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.